Hej, siemaneczku, tutaj Pajter i zapraszam was na kolejny odcineczek, a w którym będę omawiał nowości Minecrafta, a mianowicie Minecraft 1.9. No i tutaj widzicie, wyszedł powiedzmy niedawno Minecraft w wersji testowej snapshot 15W31A, który nam prezentuje nowe rzeczy, nowe bloki itp., które chcę właśnie tutaj z wami omówić i pokazać wam, co tutaj na was czeka. A pierwszą rzeczą, którą tutaj zobaczymy, są nasiona buraków, które właśnie tak oto wyglądają. Są właśnie buraczki, z których można robić zupę buraczkową. Chętnie ją pewnie lubicie. Tutaj mamy tak zwane Horus Fruits, które mają fajne działanie. Już właśnie zaraz wam tutaj zademonstruję. Jak również mamy Popper Horus Fruits, których niestety, nie wiem dlaczego, ale nie da się jeszcze jeść, nie wiem co się z nich robi, ale tutaj mogę wam zademonstrować o właśnie te o Horus Fruits, które powstają tutaj nam powiedzmy z tej oto łodygi, tak? Czekajcie, ja to zniszczę. O! Tutaj posadzimy Horus Plant, czyli tam jakąś sadzonkę tego, które dają właśnie nam te owoce, tak? Które są właśnie do znalezienia tylko i wyłącznie w endzie. Tutaj to posadzę i to wtedy będzie tak rosło i wtedy można się to rozwalać i zbierać właśnie te oto owoce, które mają, patrzcie, patrzcie. Bam! Fajny efekt. Zobaczcie, gdzie się znajduje. One pozwalają nam teleportować się praktycznie jak Enderman. Co jest, myślę, że świetne. Patrzcie. Raz. I dwa. Ciekawe, gdzie wyląduje. A, w tym samym miejscu. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Wow, creeperki. Dobra, zobaczcie, jaki kawał mnie teraz tutaj wyrzuciło. Szkielet we mnie strzela. Tutaj jeszcze mamy nowe bloki. Tylko czekajcie, zaraz zobaczymy, jak one się nazywają. One się nazywają Purpur Block, który właśnie można znaleźć w endzie i zapewne je wszystkie craftować. Purpur Stairs, czyli purpurowe schody. I tutaj mamy Purpur Pillar. Bam, które wszystkie można znaleźć w endzie i skraftować. Tutaj mamy także archiwement za zabicie smoka, tak mi się wydaje, którego właśnie tutaj zaraz będziemy zabijać w endzie. Mamy też jedną fajną ciekawostkę, mianowicie, którą już w sumie wszyscy praktycznie znacie. Można, będzie dodatkowy slot, tak? Dzięki który pozwala nam zmieniać na przykład bronię. Na przykład jeżeli chcemy walczyć łukiem, naciskamy F, zmieniamy to na miecz. Chcemy na przykład... łuk, bam, zmieniamy i strzelamy, co nie? Mamy tu także jeszcze różnorodność wszystkich strzał, które mają właściwości w sumie chyba potek, bo mamy Potion of Leaping, to mi nic nie mówi, ale na przykład strzała regeneracji, strzała widzenia w ciemności i trucizny itp. Ja tutaj dalej nie będę omawiał, zobaczymy co nas jeszcze czeka tutaj w endzie. Ja na 3-4 i tutaj skaczę i widzimy się w endzie. No i jestem tutaj w endzie, no i jak tutaj widzicie, te bloki, z których Ender Dragon czerpie energię, są ustawione nieco inaczej jak w poprzednich wersjach. One są ustawione w kółku. Tutaj, jak widzicie, na środku mamy, powiedzmy, tą fontannę, z której się zawsze wydostawało na środku. Jedną rzeczą nową, którą tutaj jest, jak widzicie, są właśnie te oto kraty, które zapobiegają szybkiemu zestrzelenia, czy to z łuku, czy to ze śnieżki. No i dobra, normalnie tutaj trzeba będzie teraz się wspiąć i normalnie to rozwalić, jak widzicie, nie będzie tak łatwo jak zawsze. No i dobra, chyba tutaj to by było na tyle, a teraz ja się udam, powiedzmy, do walki, abym najpierw udam się po prostu zabić tego smoka i zobaczymy, co się stanie, jeżeli go tutaj zabijemy, także do zaraz. No i tutaj praktycznie... zabiłem smoka, niestety to tylko na kreatywę, aby wam tylko wszystko pokazać. Niech on tutaj mi jeszcze przyleci. Ale pod koniec właśnie nie chce on się dać zabić. Dobra, on tutaj zaraz przyleci. Właśnie zachowanie tego smoka jest też nieco inne jak wcześniej. Jak się go tutaj zestrzela, on po jakimś czasie tutaj przychodzi i kampi, że tak powiem. Dobra, jeszcze jeden może strzał i po nim. O, właśnie, jak tutaj widzicie, on tutaj przylatuje. No i... dobra. Efekty, jak widzicie, są wszystkie takie same. Zobaczymy, co tutaj teraz będzie. Wow, tam coś się zrobiło. Widzicie, jakiś laser jest. Czekajcie, zobaczymy, czy też tak samo tyle expa da. Sporo expa daje.
Dobra, expo chyba będzie tyle samo, tutaj ten portal. A teraz może polecę? Zobaczymy, co nam się tutaj otworzyło, tylko gdzie to teraz było? Ej. A, tam, dobra. Tam się nam tutaj teraz coś otworzyło. Nieco jakieś lagi. I tutaj mamy jakąś inną dymensję. Dymensję, do której trzeba będzie się nieco podbudować i dostać się do niej enderperłą. Bam! Wow! I tutaj znajduje się, powiedzmy, w innej dymensji endu, która właśnie tak wygląda. Pełno właśnie tych oto kwiatów, tych roślin. I z tego co wiem, w tym nowym endzie będą także znajdować się nowe dungeony, także jeżeli tutaj polatam, bo ten end teraz będzie właśnie nie tak jak tamten, że on się znajdował jakby na takiej jednej wyspie, ten end tutaj ma być nieskończony, także jeżeli tutaj się polata, pobiega, pochodzi, to będzie może prawdopodobieństwo, że znajdzie się nowy dungeon. Także ja tutaj chwilę polatam i jak znajdę dungeon, to się widzimy za chwilę, ok? No i jestem tutaj właśnie po 2 minutach szukania dosłownie, w sumie na fly'u. Ale długo to nie trwało. Tak oto wygląda nowy dungeon w tym nowym świecie endu, który całkiem epicko wygląda dzięki tym nowym blokom, które dają właśnie mu taki fajny wygląd. No i myślę, że zobaczymy, co tutaj jest na dole, czy tam od dołu do góry może się przejdziemy. Tutaj jak widzicie masa tych kwiatów. Oczywiście nie mogę ich tutaj mieczem zebrać. Dobra, idziemy tutaj do środka. Czekajcie, co tu jest. Pełno korytarzy. To i we w to. Może ja będę trochę, przyspieszę to trochę. Aha, tutaj było tylko tak. Idę tutaj. O, tutaj mamy nieco korytarz parkurowy. Bam. A tu jest mob. Poczekajcie, tu jest jakiś nowy mob. Wpiszę sobie tylko Game od Zero. Zobaczymy, jak on będzie nas atakował. Tutaj też jest coś nowego, patrzcie. Wow. Wow, cheese, zobaczcie. To samo namierza. One tutaj mnie atakują. Strzelają właśnie jakimiś śmiesznymi kulkami, chociaż muszę powiedzieć, nie zabierają dużo serca. Ej, czekajcie. One dają lewitację. Shit. Ale beka, czekajcie, muszę stąd wyjść. Potka lewitacji, czekajcie, ja tutaj wezmę, wejdę jeszcze raz na Game od Zero. Poszukamy jeszcze jakiego moba. To znowu będzie się znajdował na samej górze, patrzcie. To mnie atakuje, uderza i mam lewitację, co po jakimś czasie powoduje, że spadnę i będę otrzymywał damage. Tak, chyba to jest cel właśnie tego nowego moba. Teraz zjem sobie buraka, zobaczymy ile da HP. Nie da właśnie dużo HP, szybko sobie tutaj wezmę Game Mode 1, wpiszę, bo zaraz zaraz zginę. No jak to widzicie, te nowe moby dają nam powiedzmy efekt lewitacji. Zobaczymy, jak on się w ogóle nazywa, czy tutaj znajdziemy. Tutaj jest. On się nazywa Shulker. Tak się nazywa właśnie ten nowy mob. Który tak właśnie wygląda. Czekajcie, wezmę sobie jabłko. Wezmę sobie... Dobra, kilka złotych jabłek niech będzie. Bo one tutaj zaczną masakrycznie we mnie strzelać, patrzcie. Dobra, te oczywiście się nie liczą, tylko potka lewitacji, które we mnie strzelają, co jest epickie. Ostro. Ostro, dobra. Można je w sumie łatwo zabić, mając właśnie tego koksa. Dobra, włączę tutaj game moda. No i w sumie tutaj to by było na tyle. No dobra, jeszcze jedną ciekawostką, którą właśnie zauważyłem, jest coś. Powiedzmy, nową tą ciekawostką jest właśnie szkielet, który właśnie chodzi całkiem inaczej niż na innych wersjach. Zobaczcie, on trzyma inaczej łuk. Tego jeszcze właśnie nie widziałem. Na innych wersjach jest to, że te szkielety chodzą właśnie z łukiem tak właśnie do góry. Zobaczcie, a tak jak teraz ten strzela, a nie tak jak tamten
O, widzicie, dopiero jak zobaczył nas... Wow, czemu on taki jest epicki? Wow, dobra. Dopiero jak nas zobaczą, trzymają ten łuk inaczej. A jak nas nie widzą, zobaczcie, są w gotowości bojowej. I tu jeszcze szybsze się stały. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam to wszystko podobało. I do zobaczenia.